No siemacie ludzie, jak tam się czujecie? Po dobrodziejsku witam ja was w 12. odcinku z serii The Forest. W ogóle zanim zaczniemy, widzicie to? Farmerska opalenizna, prawda? Na grillu byłem. Farmerska opalenizna, także dojcie mi dziobkę, to wam ogródek przepielę, buroki wypielę, co tam tylko chcecie. Taki po prostu jestem, no. Ale mniejsza, mniejsza o to. W dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałem, będziemy budować, będziemy dalej rozbudowywać naszą bazę, ale zanim to zrobimy, chłapniemy sobie mirindę. Doskonale. Dobrze, mamy mirindę. Jeszcze może tak na profilaktycznie katanę w łapę. Wiesz, że już 12 odcinków, 12 odcinków tej gry nagraliśmy, po prostu mi się w głowie to nie mieści. Każdy odcinek po 20 minut, no to już tak. Jeśli ktoś ogląda od pierwszego odcinka, a dajcie znać, czy oglądacie od pierwszego odcinka, to już tak jest naprawdę sporo. Także naprawdę jest to nie lada, nie lada podróż. Póki co, a dokończmy budowę. Wow, co tu się stało? Widzieliście to? Miałem dwie belki w łapie? Jakiś bóg chyba. Ale dziwactwo. Mniejsza o to. Dobrze. Dokończymy budowę tego. Ile tutaj jeszcze? 20 parę belek. To ze spokojem powinno nam starczyć. No, śmiało. Także dzisiaj mam nadzieję, że dokończymy fundamenty, postawimy ściany, a może i nawet i dach do naszej wspaniałej chatki, w której będziemy sobie mieszkać i patrzeć na widoki i na kanibali, którzy będą tak biegać wokół tego domku i próbować tam wleźć, ale my byle kogo nie będziemy tam zapraszać, to będzie takie, wy wiecie, wyższa klasa, wyższa strefa dla kanibali, także tu trzeba by, nie wiem, no może te matki wpuścimy, chociaż nie, bo to wejdzie i tymi mackami tam nam pobije zestaw do herbaty i nie tylko, także nie, nie, jednak nie, zły pomysł, zły pomysł. A, w ogóle chciałem wam coś powiedzieć, bo jak już wam mówiłem, jesteście najlepsi na świecie, to jak ile osób ogląda i wyświetla te filmiki, które ja zacząłem kręcić, no tydzień tak naprawdę, dopiero mija pierwszy, drugi tydzień się zaczął od tego, jak zacząłem się bawić tego YouTube'a, a wy oglądacie, subskrybujecie, codziennie ktoś tam subskrybuje, zostawia komentarz, jesteście tak fajni, no po prostu cieplutko, cieplutko na tym moim opalonym sercu się robi, dziękuję wam za to, bo daliście chłopakowi naprawdę coś fajnego, hobbystycznego do robienia. I że mogę się odstresować, mogę sobie coś nagrać, mogę sobie z wami pogadać, do was pogadać. Ale też poczytać te komentarze i zobaczyć tam na statystykach, jak to wszystko się rozrasta. Także no, nie wiem co mam jeszcze, dobra, już nie będę mówił, już nie będę tu się rozklejał, ale co mam dla was, co mam dla was? Dwie informacje, a mianowicie, raz to, znaczy w sumie trzy, bo jedną już znacie, że jak powiedziałem, jak dobijemy do 10 tysięcy subskrypcji, dobra, mamy fundamenty. Jak dobijemy do 10 tysięcy subskrypcji, to wtedy kupuję nowy komputer, tak? Kupuję stacjonara, że no koniec z niskimi FPS-ami i takimi pierdołami, po prostu będziemy robić filmiki jak talala na ultra wysokich ustawieniach. Ale ja rozumiem, że to 10 tysięcy jest niemała liczba i to na jednej serii na pewno się nie stanie. Zobaczmy, jak to tutaj. Oj, niestety trzeba. Nie, nie rąbaj w to. Ale właśnie, mówiąc, 10 tysięcy subskrypcji to dużo. Dlatego też od przyszłego tygodnia, najpóźniej w przyszłym tygodniu, zaczynamy kolejne serie. Nie powiem wam jakie gry, no w sumie jedną już wygadałem. Ale, nie, no będą serie, tak? O, jak to tu postawić, teraz mi powiedzcie. Dziwacznie. Bynajmniej dziwacznie. O. Co to się da teraz? Znaczy, nie to. No, chyba nie. Nie wiem, jak ja mam to łączyć. Nie mówcie mi, że wybudowałem to wszystko i nie mogę teraz postawić fundamentów do swojej chałupy. O Jezu, muszę tutaj spojrzeć. Dobra, to ja tutaj będę stawiał.
A w międzyczasie będę też mówił. Także, no nie, no to źle stoi. Zacznijmy od początku. Dwie serie zaczynamy najpóźniej w przyszłym tygodniu, także będziecie mieli co oglądać. Mam nadzieję, że będę się wyrabiał, prawda, z życiem prywatnym i też z nagrywaniem tego, bo to jednak trochę czasu zajmuje. No nie powiem, jak na jednym sprzęcie prostym takim to wszystko się nagrywa, no to tak to jest, że no trochę to czasu mija, prawda? Oj, oj, oj. No dobrze, no. Nie wiem za bardzo, co zrobić z tym fantem, bo... bo my złe ściany tutaj montujemy, proszę pana. Dobrze, no to spróbujmy. Czemu tak? Dobra, poczekajmy, bo złą ścianę stawiałem. I trzecią informacją, przepraszam, że tak wolno, ja jestem typowy mężczyzna, nie potrafię dwóch rzeczy naraz robić. Także ja się tu skupiam na tym budowaniu, żeby ta chałupa jakoś wyglądała, a jednocześnie próbuję do was mówić i to tak średnio wychodzi. Ale trzecią informacją jest to, że jeśli będzie 500 subskrypcji, co wiecie, już praktycznie 1/5 roboty wykonaliście, bo dobijamy do setki, do pierwszej setki subskrybentów. Jeśli będzie 500 subskrypcji, to zacznę robić filmiki takie typu Q&A, jakieś śmieszne takie dyrdy małe, czy inne wypociny, takie, że wiecie, biorę kamerę, bo mam dobrą kamerę Canona i nagrywam, prawda, jakieś wasze pytania, jakieś challenge może będą. I na pewno to będzie zrobione. Tutaj jeszcze dobijmy. Słyszę, jak coś chodzi, także prawdopodobnie pod nami jest kanibal. I tutaj. No i czemu nie postawił? Czemu żeś nie postawił tego? No do cholery. No. A, czyli że to musi być takie długie, tak? No dobra. To wykasujmy tą ścianę w takim wypadku. I postawmy to od nowa. Znaczy od nowa. Tu. Tu. Nie da się. Nie da się. Niestety nie da się. Dobrze. Więc spróbujmy tu w takim razie. No jest nawet wejście takie w miarę eleganckie. Może być, dobra. Chyba to mamy. Teraz poróbmy jeszcze tylko okna, żeby było widać i w ogóle. Żeby widok był w naszej chałupce. Może. O, tutaj też. A tutaj będzie pewnie wyrostało, więc tutaj już nie zrobimy. A może tu zrobimy, o. Dobra. No i mamy. Prawda, chałupka jest. Teraz musimy to zbudować. Pewnie największym bólem tylnej części ciała będzie wchodzenie tutaj z tym drewnem. Także myślę, że byśmy jakąś może linę tu postawili, taką do wdrapywania się. Może coś tu nie idzie. No tutaj też nie pozwala, niestety. To niedobrze, to niedobrze. Bardzo niedobrze. W takim wypadku musimy tutaj postawić tą linę.
Dobra, mamy to. Zobaczmy, czy teraz z drewna możemy na to włazić, bo jeśli nie możemy, to nie wiem, co zrobimy. Chyba nie możemy, chyba nie ma tego drewna ze sobą. No, niestety, ale drewno. Drewno zostało tam. Czyli nie wiem tak naprawdę, co z tym fantem zrobić. No, widzicie, jakie tutaj problemy? Jak w prawdziwym budownictwie, prawda? Nie ma prostej drogi do sukcesu. Dlatego też musimy kombinować w następujący sposób. Dokładnie tak. Obróć to. Za mocno obróciłem. Jeszcze raz. Odrobinkę. Co? Zaraz, chwileczkę, to kompletnie nie jest... A, dobra, bo... Dobrze, jestem idiotą, spokojnie, ja to wiem, nie musicie mi tego powtarzać. Gdzieś tu muszą być custom stairs. Ale ich nie ma. Zaraz, chwileczkę. Schody, tu są jedne. A, tutaj, zobaczcie, jestem ślepy. O, ależ chyba nam gra się rozsypała. Czekajcie chwileczkę, ja to muszę sprawdzić, bo gra nam stanęła. No, już jestem z powrotem. The Forest zdecydował, że się załamie. I tak po prostu wyszło, że... No, że musiałem wszystko od nowa zrestartować. Zobaczcie, ci w międzyczasie przyszli, cholerni. Co za banda. Dobra, włazimy tutaj. Nie możemy, bo ten nas bije. Właź do góry. Wyjmijmy łuk i ich zaraz zestrzelimy. Dobra, podpalaj tą. Celuj. Dobra, jeden. Tu jest drugi. Co oni tak stoją? Tylko dwóch ich było, tak? Chyba tak. Dobra, wrzućmy coś na ruszt, bo już jesteśmy głodni. Jak na przykład tego jaszczura. Niech to się gotuje. No, kurczę, skąd oni się tu w ogóle wzięli? Mi się wydaje, że czasami oni tu się respią, po prostu tu, w samym środku tej polany, bo chyba bym usłyszał, jakby taki gość przeskoczył. Parę jaszczurów, żeby była zbroja. Ale się już chłopak zmęczył, nic dzisiaj nie zrobił, a już tak się zmęczył. Dobra. Kontynuujmy tą budowę, mozolnie to idzie. Będzie to prawdopodobnie odcinek tak nudny, ale co ja poradzę. Dobra. Ech. Dobra, tutaj wchodzą, te schody wchodzą. Wow, cóż tu się stało? Za nisko w ogóle, co to jest? Nie, tego ja nie chcę. Dobra, w takim wypadku zróbmy w ten sposób. Czemu nie mogę? Nie mogę tego postawić. No i zobaczmy, czy to wysokościowo... Chyba jest idealnie. 20 pali drewna.
Wejdźmy jeszcze tutaj na górę i sobie zobaczmy, czy to będzie jakoś wyglądało. No nie, nie mamy innego wyjścia, prawda? Drewno jakoś musimy na te ściany donieść. A gra nam nie pozwala wchodzić po linie z palami drewna. Co w sumie ma to sens, bo jakoś nie wyobrażam sobie, że ten gościu dwa pale drewna trzymał i jeszcze się wspinał na linię. No dajcie spokój. Chyba będzie ok. Dobra, to w takim razie my to budujemy. Dawaj mi tu to drewno. Jedno drewno gdzieś ściągnęło. I wybudujemy te schody, którą mamy 16 minut odcinka. Także akurat wybudujemy schody i będzie koniec odcinka. Także nic w tym odcinku nie zobaczyliście, ale za to przynajmniej się nauczyliście, że nie jest łatwo budować. Nie jest łatwo budować, a do tego wam sprzedałem kilka takich nowinek. Pamiętajcie, mamy tę umowę teraz. 500 subskrypcji, zaczynam Q&A i takie różne rzeczy śmieszne kręcić z swoją twarzą w pełnowymiarowym, tam wysokiej rozdzielczości. Ale też zaczniemy nowe serie, także będzie więcej filmików, ciekawszych filmików, innych gier, nie tylko taki Forest. No i piszcie w komentarzu, zostawcie teraz, spauzujcie ten filmik, bo jest nudny, bo tu nic się nie dzieje, bo ja tylko buduję. Albo nawet wyciszcie go i napiszcie jakiś komentarz, tam napiszcie, no, że słuchacie, że fajnie, no podoba wam się i tak dalej. No jak napiszecie, to będzie super, ja to przeczytam. Wy myślicie czasami pewnie, że ja nie czytam, a ja wszystko czytam, ja wszystko widzę. Także spokojnie. Dobrze, tutaj skończmy to budować. W ogóle chyba mamy dokładnie tydzień. Teraz jak patrzyłem, znowu zapomniałem. Na samym początku, jak macie ekran początkowy gry, to wam pisze, ile zostało do następnego update'a, dokładnie z dniami, godzinami i tak dalej. Ale no nie pamiętam. Chyba tydzień, tak mi się wydaje, mniej więcej, może 8 dni, może 6 dni. Jestem ciekaw, co tym razem deweloperzy nam dadzą. Dobra, mamy schody. Ale niestety tu trzeba skakać, że na to, ale to trudno. Nie ma tragedii. Nie jest tu najrówniej, prawda, framugi mogłyby być trochę lepsze, prawda, ale to się wezwie jakiegoś tego cieślarza czy innego ślusarza i on nam to zaraz wyszpachluje tak, że będzie pięknie. Dobra, zużyjmy to całe drewno. Swoją drogą, z tą lokalizacją tej bazy, którą tutaj mamy, to ja mam nadzieję, że drzewa się odrodzą. Bo jak widzicie tam na horyzoncie, ja już tak się wgryzłem w ten las. Ja powoli też tam na górce, za tą górką, gdzie słońce w tej chwili świeci, to już zacząłem tak nadgryzać ten las, że zaczynam widzieć chałupy kanibali. A to oznacza, że oni pewnie mnie też widzą. Także no nie chciałbym już w tak bliskim sąsiedztwie, mimo że oczywiście ośrodek budujemy dla kanibali również, pięciogwiazdkowy, oaza pod klifem, to nie chciałbym, no co jest, buduj. Nie chciałbym, żeby no oni aż tak blisko byli, bo jeszcze będą mi na chatę wchodzić w środku nocy, jak ja próbuję spać, zrelaksować się. No tego nie chcemy jako właściciel takiego biznesu, nowo otwartego biznesu na tej wyspie. No i to powinno stykać. Zobaczmy, czy tu się da wejść. Da się wejść elegancko. Dobrze, zejdź sobie. Dobrze, że te schody zrobili takie te custom building, bo różnie by to było. Słońce już zachodzi, zaraz pójdziemy spać, tylko zużyjemy te drewno, które mamy. Kolega nam już się zmęczył, nie wiem, może wypij sobie mirindę. No, trochę mozolnie, ale dajemy radę. Myślę, że to nawet, no poza takimi szczegółami, że tutaj jest nierówno, coś tam, to nawet fajnie ta konstrukcja wygląda, jest to co najmniej ciekawe, z tą altaną i tak dalej, no, chałupa nie jest zła, trochę na ilość drewna, jaka musiała zostać zainwestowana w to, to jednak trzeba przyznać, że powoli do przodu. Dobrze, tutaj jedno mamy, tutaj drugie. Dobrze, ściany, niech się mury pną do góry.
się bardzo zaczyna ściemniać, także za wiele nie zobaczymy. Ale jeszcze kilka minutek, tylko żeby to drewno, prawda, zużyć. Że jak ja później poza odcinkami sobie jeżdżę tymi sankami, co jest strasznie upierdliwe notabene. Te sanki są tak ciężkie do manewrowania, że no nie jest to przyjemna robota. Może nawet lepiej, że to robię poza kamerą i tego nie nagrywam, bo przeklinam pod nosem i tnę te drzewo, jeszcze kanibale mi wjeżdżają zawsze jak nie kręcę. Jak kręcę, to tam dwóch przyjdzie, maksimum. A co tu się dzieje z tymi drzwiami? Okej, okay. Drzwi dyskoteka, nie ma problemu. Z Ikei pewnie. No, kanibale mi wjeżdżają w takich ogromnych grupach, więc mi zajmuje pół dnia wybicie ich wszystkich, bo tam latam najpierw z maczetą i próbuję odseparować. A później ich tam palę albo siekierką, albo młotowami ich rzucam. No i tak się bawimy przez pół dnia. Zamiast ciąć drewno, to prawda, ja ich tam morduję. Kolejna ściana. Jeszcze mam dwie ściany, czyli 10, 10 tych drewna. Ale się zaczyna robić ciemno, co? Zapalmy sobie zapalniczkę. Księżyc w pełni. Nie dam rady! O kurcze, czyli jednak te framugi mogą być upierdliwe. Krzywe framugi. No niestety, nie wiem. Chyba nie jestem najlepszym budowniczym. Wszystko co buduję, to jak łączę te budowle, to tak się średnio trzyma kupy. Znaczy kupy się trzyma, tylko że no średnio można potem chodzić bez jakichś skakania jaszczur czy innych takich rzeczy. Już prawie kończymy, moi drodzy. Chcę tylko do końca wybudować te ściany. Nie wiem, czy nam starczy do tego drewna, ale jak już to zrobimy, to przynajmniej już będzie zrobione, tak? No, co masz zrobić jutro, to zrób to dzisiaj, czy jak tam, nie wiem, jakiś Budda czy inny, Zygmunt Freud to mówił. Nie no, Zygmunt Freud na pewno tak nie mówił, już prędzej Budda. Czy Konfucjusz? Coś takiego. Nie wiem, nie znam się. No już prawie trochę jaśniej się zrobiło. Księżyc chyba teraz wyszedł na pełną swoją światłość i trochę jaśniej się zrobiło, lepiej to wszystko widać. Co jest z tymi drzwiami? Naprawdę jakiś dom strachu chyba tutaj budujemy, bo drzwi jakoś, nie wiem, dobrze, że nie skrzypią, bo wszyscy kanibali w wiosce by to słyszeli. I pięknie, prawda, mamy chałupę z krzakiem już od razu, prawda, mamy jakąś roślinność, która nam tutaj rośnie. Postawimy jeszcze tylko dach, nie będziemy go budować, obiecuję, już nie będziecie musieli na to patrzeć. Custom roof. Jak to działa? O, nie mam pojęcia, co ja tu robię. O! Ale wykombinowali. No proszę. No dobrze, no to 16 belek drewna. O, tylko że tutaj jest dziura. To trochę tak średnio, nie? Spróbujmy jeszcze raz. Może bez dziury tym razem? No ale... Ale w sumie czy to nam przeszkadza? Jak będzie taka dziura lekka w tym dachu? ...16 belek. No, taki dach może być, jak najbardziej. No, mi to pasuje. Będzie trochę, prawda, ten... Po nerkach wiać, ale to nie szkodzi. W końcu jesteśmy na samotnej wyspie, bezludnej wyspie. No w sumie nie jest tak bezludna, ale wiecie o co chodzi. No dobrze. Nasza mała chatka leśniczego powoli przybiera kształtu. Idziemy się teraz przejść. Przespać. Przejść też się pójdziemy, ale już w innym odcinku, bo już
Jesteśmy poza 20 minutami, a nie chcę tych odcinków dłuższych niż 30 minut maksimum, jak zawsze tu mówię. I tyle, zapalmy sobie ognisko. Jeszcze prześpię się teraz, bo zawsze tak zaczynam odcinki, znaczy ładuję grę, zanim włączę nagrywanie, to się przesypiam. A spróbujmy się przespać teraz, czy ktoś nas zaskoczy. Nie, nikt nas nie zaskoczy, nikogo to nie obchodzi. Oślupiemy sobie nogę. Zapiszemy grę. Jeszcze, wiecie co, nie uciekajcie, nie uciekajcie. Jeszcze chodźcie ze mną, zobaczymy sobie w ciągu dnia na ten projekt naszej chałupki. Zrobimy screenshota, żeby miał z czego zrobić thumbnaila na YouTube'a do 12 odcinka. I już się z wami pożegnam, przysięgam, przysięgam. Odcinek nudny jak cholera, ja sobie z tego zdaję, no jednak to budowanie, ale no, pomyślcie sobie, jeśli będziecie oglądać za te, nie wiem, 20-30 odcinków, które na pewno będą, to wtedy jak to będzie elegancko wyglądać, jak nasza osada się rozrośnie, prawda? Także no myślę, że będzie git, na pewno, będzie lans, bans i w ogóle. Dobra, już screenshotów chyba zrobiłem od cholery. A ja żegnam się z wami bardzo serdecznie, dziękuję za oglądanie. Jeśli wytrzymaliście do tej późnej minuty tego odcinka, jesteście najlepsi na świecie, a ja zobaczę się z wami w odcinku 13. Na razie, cześć.